Cześć, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Chorzy, to oczywiście kolejny odcinek Bioshock Infinite. Podążamy do domu Comstocka. Wydaje mi się, że tędy. Mogę tylko założyć, że dom Comstocka będzie dobrze chroniony. Nie sądzę, żeby w tym momencie Songbird chciał zabić Elizabeth, skoro był jej obrońcą i jednocześnie strażnikiem przez większość jej życia. Odzyskane dla ludu Columbii. A to co? Jestem prawie pewien, że nie miałem jeszcze tego wigoru. Wow! Generate a magnetic shield. Hold to absorb damage and release to throw it back. Hold and release to create an explosive trap. Ciekawa opcja. Zwłaszcza, że możemy użyć dużą ilość tych tarcz. W takim razie chodźmy do domu Comstocka. Okej, zabawa się zaczyna. Fuck! Okej, jak snajper to snajper. Nie ukrywam, że jest to trochę nie fair z racji, że widzę jego znacznik przez ścianę. Fuck! Dobra, jeden zdjęty. Wydaje mi się, że jest następny gdzieś tam. A właściwie kolejna dwójka przynajmniej. Dobra, jeden padł, przeładujmy. Jakim cudem? Fuck, kolejny. Here you go. Thanks. Dobra, gdzie jesteś? Widzę, że jeden jest tam, a kolejny czeka na górze. Chyba headshot. Dobra, widzę cię. To by było na tyle, jeżeli chodzi o pojedynek snajperski. Zdecydowanie posiadanie snajperki było tutaj dobrym wyborem. Dobra, gdzie teraz? Ciekawa okolica jak na dom Comstocka. Wydawało mi się, że będzie to wielka posiadłość. A jednak wydaje mi się, że w tym momencie Comstock ma swój dom gdzieś w centrum miasta. Okej, jeszcze więcej Vox Populi. Hak. Dobra, wycofajmy się do tyłu, może uda mi się ich zesnajpować. Mogę zespawnować chyba działko, tam się przynajmniej wydawało z odległości. Zdecydowanie tak. Następnie będziemy wspomagać karabinem snajperskim. Nie widzę jak na razie żadnych przeciwników. Zdecydowanie ktoś tam jest, skoro jest ostrzeliwany przez działko. Jeden zdjęty. Działko niestety chyba padło. Okej, strażak. Czy mogę wykorzystać moją nową tarczę? Chyba nie. Dobra, spróbujmy nie oberwać zbytnio. Strażak padł. Schowajmy się w czasie przeładowywania. I jeszcze raz.
Dobra, ten padł. Przechodzimy do walki w pół dystansie, więc może wyłączę moją snajperkę. No i to by było na tyle. Przeszukajmy wszystko i wszystkich następnie. Mam nadzieję wprost do domu Comstocka. Czy jestem w stanie spawnować to po byciu zniszczonym? Raczej nie. Miałem nadzieję, że jeżeli moje działko zostanie zniszczone, to będę w stanie je zespawnować jeszcze raz. Chyba nie. Dobra, kto, gdzie? Kiedy? Jak? O, dobra, walka na całego, nie tylko Vox popuje, ale też siły Comstocka. Fuck! Dziękuję. Dobra, przeszukajmy wszystko. Rozumiem, że dom Comstocka znajduje się w głębi ulicy, gdzieś tam. Czy to jest Elizabeth? Albo przynajmniej ona przerobiona na anioła? Dobra, wejdźmy do środka. Przypuszczam, że to jest już ostatni kawałek, który zaprowadzi nas do domu Comstocka, czyli największe siły teoretycznie powinny być skupione tutaj. Plan zwycięstwa Zacharego Comstocka. Dziękuję. Jak zawsze zresztą. Dobra, dość przeszukiwania. Wejdźmy do środka, porozmawiajmy sobie ze starym dobrym Zacharym. Lady Comstock, how lovely to see you. Wonderful of you to make the journey, especially considering your painful death 19 years ago. Lady Comstock. The dress. The thing has mistaken me for my mother. Your fingerprints do not seem to be your own today, Lady Comstock. Are you unwell? This isn't going to work. I think it can. Your mother's dead, Elizabeth. Yes. I think it's time I paid my respects. Let's head to where she's buried. Po pierwsze, to kocham poczucie humoru maszyn. Lady Comstock, jak miło, że wpadłaś po 19 latach swojego pobytu w grobie. Drugą sprawą jest to, że w tym momencie chyba idziemy odciąć rękę jej zmarłej matce. Trochę słabo. Mogę mieć tylko nadzieję, że w tym momencie cmentarz nie jest najbardziej chronionym miejscem w całym mieście, więc może uda mi się w miarę łatwo wejść. Wydaje mi się, że dom Comstocka powinien być dużo bardziej chroniony. What are we looking for? There it is. Nasza pani. Okej, czy to jest grób kogoś, kto rozkopywał groby? Czy to jest nazwisko tych bliźniaków, bądź tej pary, która prześladuje mnie cały czas? Jestem prawie pewien, że tak. Ale okej, dobra, chodźmy zobaczyć się z panią Comstock. Bardzo sprytnie, zamek, który może otworzyć tylko i wyłącznie Elizabeth. Elizabeth. It's your mother's grave. They have her preserved in an airtight chamber. Fingerprints will get us into Comstock House. She's your mother. A mother who abandons their child doesn't draw a lot of sympathy in my book.
take a moment to think about what you're doing. There. Will you open the door, or do I have to go in without you? Elizabeth. It's her. How are you, Mother? All locked up in there, huh? Looks like you and I have some common ground. Let me do it. No. Let me do it. Fuck. You see, child. Whoops. You chose to follow a false shepherd, and he has led you astray. What I do for love. What lion does not cringe to see their cub in pain? But spare the rod, spoil the child. If you won't listen to me, perhaps you will listen to your mother. Elizabeth, are you all right? Where did she go? Hold on, you need to rest for a minute. No, I'm getting that hand. Elizabeth, why is your mother a ghost? She's not. He used me to power that device. He opened up some kind of tear. Mam nadzieję, że nie będę musiał walczyć z duchem. Fuck! Dobra, jeden pada. Jeżeli spodziewałem się czegokolwiek w tej grze, na pewno nie walki z duchami. Dobra, utrzymujmy jakąś bezpieczną pozycję gdzieś tutaj. Snajpujmy cokolwiek na nas naśle. Mam nadzieję, że starczy mi amunicji. Fuck! Okej, odsuń się ode mnie. Tarcza działa całkiem nieźle. Niestety kończą mi się powoli sole. Właśnie te sole, dziękuję bardzo. Idealne wyczucie czasu. Dobra, gdzie jesteś, Lady Comstock? Potrzebuję amunicji. Fuck, schowajmy się za czymś. Dobra, to może być problem. Spróbujmy wycofać się gdzieś tutaj, albo chociaż zbierać ich. Dobra, zbieram ich amunicję. Odrzucam ich w kierunku. Chyba oberwałem granatem podczas zbierania soli, co jest mi na rękę, ponieważ chyba nie oberwałem z granata. Dobra, spróbujmy zdjąć tego kogoś. Teraz w tym momencie snajpuję. Dobra, przejdźmy na drugą stronę, oddalmy się od nich. Giń! Naprawdę potrzebuję innej broni. Albo chociaż amunicji. Elizabeth, czy istnieje opcja, że znajdziesz dla mnie trochę amunicji? Albo chociaż zestaw medyczny? Mój Boże. Czy ona jest źródłem mojej mocy? Ale co jest ona?
Alive or dead? Why do you ask what? When the delicious question is when. The only difference between past and present is semantics. Lives, lived, will live. Dies, died, will die. If we could perceive time as it truly was, what reason would grammar professors have to get out of bed? Like us all, Lady Comstock exists across time. She's both alive and dead. She perceives being both. She finds this condition disagreeable. Perception without comprehension is a dangerous combination. Look! Footsteps. She goes to unfinished business. We have to follow her. Convince her to open the gate to Comstock House. Okej, wydaje mi się, że zakończyliśmy walkę. Nie wiem, jakim cudem. Może zmienimy broń na coś, do czego jestem w stanie zbierać sobie amunicję. Gdzie w tym momencie? Rozumiem, że po śladach, tylko że ślady zniknęły. Oj, tutaj zdecydowanie nie. Gra nie daje mi w tym momencie żadnych podpowiedzi. Czyżby tam? Tutaj tylko i wyłącznie korbacz. Może po prostu spróbujmy wyjść z cmentarza. Jeżeli gra mi pozwoli wrócić przed dom Comstocka, może tam spotkamy się z Lady Comstock. Jestem prawie pewien, że tutaj nie możemy nic zrobić. Nope. Czy mogę chociaż wyjść z cmentarza? Dobra, jestem prawie pewien, że wyjście było gdzieś tutaj. It's a shame you have need of her to enter Comstock House. Frankly, she doesn't seem all that cooperative. There is a way to bring her to reason. Three truths you must discover first. Truths which, in this world, Comstock has destroyed. If only one of you had the power to alter time and space. That would be a blessing, wouldn't it? Hmm. You're sarcastic. There's something off about Lady Comstock. Yeah, I noticed. No, you don't understand. She doesn't belong here. I brought something through. I'm not so sure it was her. Zdecydowanie zaczynam rozumieć coraz mniej. Znajdź trzy wyrwy. Fuck, te głosy. Dobra, rozumiem, że jedna wyrwa znajduje się gdzieś tutaj. Może mała podpowiedź? Dobrą opcją jest fakt, że w tym momencie nie jesteśmy atakowani. Czyżby pomnik? Raczej nie. Look at those pennants. Seems like the Vox chose a different color. Seems about right. Okej, więcej śladów. Okej, więcej walki, a jednak... Wycofajmy się. Fuck! Tego się nie spodziewałem. Zdejmijmy to coś. Okej, jestem ostrzeliwany... gdzieś z balkonu. Dziękuję. Rozwiążmy sprawę w taki sposób.
Dobra, w końcu dziękuję. Jeden padł, drugi jest gdzieś tutaj. Chyba go widzę. A teraz już nie. Jakim cudem nie jestem w stanie go trafić z broni snajperskiej? Z odległości, z której on strzela do mnie z granatnika? Nie jestem do końca pewien. Chyba musimy przejść do ofensywy z bliskiej odległości. Dobra, czy jestem w stanie dostać się tutaj? A następnie tam i gdzieś na balkon? Raczej nie. Dobra, skupmy się na początek na tobie. Gdzie jest ten z granatnikiem? Wiem, że kręcisz się gdzieś po okolicy. Teoretycznie powinienem mieć wielką przewagę z bronią snajperską. W końcu, dziękuję. Okej, ludzie, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. W przyszłym odcinku prawdopodobnie znajdziemy sobie 3 wyrwy. Mam nadzieję, że w końcu uda mi się dostać do domu Comstocka. Dzięki wielkie za uwagę, trzymajcie się ciepło i jak zawsze do usłyszenia następnym razem. Cześć!